Chciałem tak powiedzieć krótko. Dziś słuchałem tego kazania, takiego właśnie też męża Bożego jednego, i on mówił właśnie o tym, że jeśli my nie będziemy zdobywać duszy dla Pana Jezusa, to wtedy diabeł, no już wtedy diabeł nas pokona, jeśli my nie będziemy tego czynić. No i tak właśnie myślałem sobie o tej sprawie. Jeszcze wcześniej miałem takie doświadczenie. Modliłem się za pewną osobą i tak właśnie Pan do mnie dotarł, że modlić najpierw o siebie, że modlisz się o tą osobę, jak ty stoisz przed moim obliczem. No i wtedy tak właśnie dostałem też takiego napomnienia, że muszę wołać o siebie, że Pan mnie oczyścił, żeby zmienił, przebaczył te sprawy, które gdzieś były nie tak. No i właśnie dzisiaj jechałem na zgromadzenie, myśląc też po części o tej sytuacji, o tym, co o tym mąż Boży mówił. I teraz tak właśnie doznałem tego, że jeśli chce się być właśnie takim gorliwym jak Nehemiasz o kogoś, to przede wszystkim trzeba być gorliwym w swoim życiu, taką mieć właśnie żarliwość, taką determinację, jakby Darek mówił, żeby chodzić w świętości i czystości. I takie przyszły mi słowa z listu Piotra, drugiego listu Piotra z pierwszego rozdziału. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem. Jeszcze 10. werset też. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I właśnie też widzę tu taką zachętę do takiej determinacji świętej, takiej, żeby mieć tą właśnie gorliwość i determinację, żeby niczego od wroga nie przyjąć, tylko wszystko brać to, co jest święte i czyste. I też Pan właśnie też kładzie mi to na sercu, żeby wołać o taką żarliwość i determinację, żeby w tym życiu tutaj na tej ziemi nie czerpać, nie przyjmować żadnej z tej myśli wroga, żadnych jego pożądliwości, pragnień, tylko to, co daje Bóg. I wiem, że Pan w tym jest, kiedy wołam do Niego, żeby napełnił właśnie mnie taką determinacją, że mi pomógł, bo nie radzę sobie w niektórych sprawach, to wtedy Pan przychodzi i dopomaga, i mogę przejść z Nim. I wiemy, że to jest tylko i wyłącznie wtedy już z Niego. Amen.